Motywacja? Jaka kurwa motywacja? Ty potrzebujesz jej, żeby tu przyjść? Ja potrzebuję, żeby stąd wyjść! Uczta śniadaniowa, czas start. Dzisiaj mogę powiedzieć wyjątkowo wcześnie, jak na mnie, bo mniej więcej 11, 12, 13 zdarza się chyba najczęściej jeść. Częściej 13. No więc taka wielka uczta. Wcześniejsza uczta. Więc no wprost powiem, nie czaiłem się i musi być co najmniej 2000 kalorii w takim śniadaniu. Tutaj mam chyba dokładnie 2080, jak widzieliście na przebitkach. Naleśniki z serem, niestety kupne, ale powiedzmy dają radę, takie 6 na 10, 7. Delikatnie muszę je tylko dosłodzić cukrem lub słodzikiem. Do tego w sumie mam sos jagodowy, to aktualnie mój ulubiony i myślę, że tak zostanie jeszcze przez kilka miesięcy. Na deser będą sezamki, buraki zaraz otworzę, nie lubię otwierania buraków. To otwiera, to wie, o co chodzi. A do picia mam 3 miarki białka bananowego. Chyba jeszcze mogę powiedzieć, że jest to nowość. No i naprawdę bardzo polecam. Kiedyś miałem styczność z białkami bananowymi i czułem w nich dosłownie zmywacz do paznokci. Jak nie czuliście, to możliwe, że teraz pijąc białko jakiejś słabszej jakości smakową, to teraz dopiero tak jakby poczujecie ten zmywacz do paznokci. Przepraszam, nasze takie nie jest i polecam serio, no. A też dlatego takie duże śniadanie, bo to jest śniadanie i posiłek przedtreningowy. Pewnie późno będziemy robić trening, cały oczywiście nagram. Tutaj już w firmie raczej nie będę nic nagrywał, bo same nudy są. Spotkania, nagrywki. Ale dzisiaj fajne nagrywki są, ale nie mogę za dużo zdradzać, więc też nie nagram. Więc pewnie po tej wielkiej uczcie przechodzimy do niewiarygodnego treningu FBW. No. Sponsorem dzisiejszej imprezy jest... Bomba! Arbuzowa! Pierwsza seria rozgrzewkowa 70. Druga seria rozgrzewkowa 100 kg. Dzisiaj wielki powrót do pasa, wielki powrót do neoprenów na kolana, potestuję sobie troszkę, znowu się zaprzyjaźnię, chyba nie miałem tego od czasu zawodów w grudniu, no więc pobawię się dzisiaj z takimi akcesoriami, zobaczymy jak będzie mi się
trenowało. Waga około 95 kg, czyli tam jak kupowałem pasto, ważyłem 100 kg. No i przesuwałem dziurki, musiałem dwie dodać. Kolejna rozgrzewkowa 140. Kurwa, butów nie założyłem. Nutę, którą teraz sobie puszczę, niestety nie możecie jej usłyszeć, bo film zablokują. Już widzę, że kilka osób, kilkadziesiąt trafiło, polecam bardzo. A teraz poproszę Błażeja o nutę, która nie spowoduje zablokowania tego filmu i napierdalam. Zanuciłem. Testuję 170. No i zobaczymy, jak pójdzie, bo wracam z ciężarem, budzę się po redukcji, budzę się po wakacjach, więc strasznie zardzewiałem i teraz ta siła powoli wraca. Ogień! O kurde, straszny zapas, straszny zapas. Jestem strasznie zadowolony i podniecony tym faktem. No czułem się, jakbym 100 kilo podnosił i tak stabilnie. Może dodam coś o neoprenach na kolana. To jest dozwolone na zawodach. Część osób twierdzi, że to nie pomaga. Część twierdzi, że pomaga. Ja uważam, że bardzo pomaga. Pomaga przy odbiciu. Tu jakoś za specjalnie się nie odbijałem, ale wrzucę teraz zawodów z grudnia 240. Jak dosłownie chyba prawie spadłem na dół i wybiłem się do góry. No i na pewno coraz bardziej czuję się stabilny już na tych wyższych ciężarach. Ta 170 jest bardzo lekka. No, ale już na tym ciężarze czułem, że jestem taki cały zbity, połączone wszystkie struktury. Są tu taki pancerz, no i fruwa ten ciężar. No i fajnie, bałem się, że coś mi się tutaj stanie, że polecę do tyłu albo do przodu, bo pierwszy raz właśnie wróciłem teraz po długiej przerwie do pasa, do neoprenów i nie jest powiedziane, że będę ich ciągle teraz używał. Tak sobie dzisiaj potestowałem, naszło mnie. Zapomniałem powiedzieć na początku, co ja w ogóle dzisiaj trenuję, więc jak widzicie, jestem już uzbrojony. Pierwsza seria za mną, zaraz zobaczycie. Dzisiaj robię FBW, trening piątkowy i dodam ogólnie o treningu kilka słów. Trenuję teraz systemem FBW, poniedziałek, środa, piątek. W poniedziałek robię siady do skrzyni. Tym się różni trening poniedziałkowy od piątkowego. Puszczę też na ekran trening poniedziałkowy, mam przygrany, troszkę w gorszej jakości, więc przepraszam. Trening środowy pobiorę z mojego Instagrama i zapraszam ogólnie na mojego Instagrama, bo tam bardzo dużo wrzucam teraz rzeczy z treningu. Troszkę ogarnąłem, bo zaniedbałem tego Insta. I tak, trening środowy, środowe FBW jest takie, powiedzmy, bardziej delikatne. Są tam elementy dynamiki, które mają się właśnie przełożyć tutaj na treningu siłowym, gdzie ten ciężar jest większy.
I też zauważyłem, jeżeli go robiłem, trening dynamiczny, to mi się bardzo przekłada u mnie. Ja mam problem z takim jakby pobudzeniem się do tych takich ciężkich rekordów, o powiedzmy tak. Więc u mnie fajnie się sprawdza ten trening dynamiki. I jak zaniedbałem trening dynamiki, to widziałem tego minusy, więc teraz wracam już sztywno, nie będę opuszczał. I tak, a piątkowy trening to cały ten trening. Wszystko ciężko. No. Trzeba dodawać powoli ciężary. Lecę po rekordy. Marzy mi się 250 wsiada. Przy tym marzy mi się przebiec półmaraton. No i oczywiście chciałbym 260 pobić w martwym sumo. Marzenie, które wiem, że się spełni. Nie przestanę robić sumo, dopóki nie wypierdolę 300 kilo. Nie ma mowy. 300 kilo musi być. I klata... No to jest 180 mi się marzy. No nie powiem, że u mnie kuleje, więc jest na czym pracować. Lecimy. Druga seria 170 razy 3 i dzisiaj zrobię sobie takie 4 serie. Jak trójeczki robię, to robię 4 serie. Jak robię czwórki, to robię około 3 serii. Znaczy 3 serie, nie około. Jak robię piątki, to robię... jak jeszcze jest lekko, no to zrobię 3 serie, jeżeli jest już tak... No ale to myślę, że jak dojdziemy już tak około 200, 210, 220, no to będę robił 2 serie tylko, jeżeli będę miał piątki. No, ale to będę informował na bieżąco, jak to u mnie wygląda. No, ja już poznałem swój organizm, wiem, że nie mogę za bardzo szaleć z tymi seriami, za dużo ich nie mogę mieć. No, bo gdzieś mi to tam hamuje progres siłowy. Dobra, druga seria, zobaczymy. Strasznie lekko, no jestem strasznie zajarany. Czekajcie, muszę coś powiedzieć. Tylko sobie usiądę, bo ja nie wiem, czy mnie w końcu widać, czy nie. To dodam, że po całym treningu przejdziemy jeszcze do pytań, które zadawaliście na moim Instagramie i pewnie teraz znaczy, będziemy odpowiadać razem z Sakerem i Błażejem przy szamce, przy McDonaldzie. Tak? Tak. Tam zazwyczaj mówię coś o mnie, jak tam z dietą itp. Ale już myślę, że powiem teraz. Więc tak, aktualnie ważę 95,5. 95. To się tak waha. Zależy co zjem. No, ale myślę, że średnio ważę 95. No i oczywiście staram się złapać trochę masy. Maksymalnie chciałbym zmasować do 100 kg. Już nie chcę tej wagi nawet 102, 103 czy 105. No na pewno siłowo tam jest lepiej. Ale chciałbym wycisnąć jak najwięcej ze stówki. No i na ewentualnych zawodach coś tam mam nadzieję wywalczyć i też wagowo wygrać. No, pamiętam, że właśnie na tych zawodach byłem chyba jednym z lżejszych zawodników i jakoś 100,5 kg mi wyszło. No ze stresu jakoś ostatni tydzień słabo jadłem przed zawodami, a to też niedobrze, bo no... Miałem na celowniku te 250, bo już miałem na plecach w czempionie i to nie poszło, ale mało brakowało. Więc no, poluję na to 250 i przy stówce będę usatysfakcjonowany jak pójdzie.
I tak, jeśli chodzi o kalorie, to powoli sobie je dodaję. Ostatnio dodawałem na Instagramie info, że trzymam mniej więcej 3200-3500 kalorii, ale wygląda to tak, że sztywno trzymam jednak te 3500, bo właśnie ta waga tak nie chce za bardzo iść, gdzieś ta krata, za bardzo siedzi krata, jak tam kontroluję sobie w lustrze, no i jednak ta waga też tam stoi. I tak, 3500 kalorii. Jeśli chodzi o makroskładniki, to białko trzymam co najmniej 2 gramy na kilogram masy ciała i maksymalnie 2,5. Jeśli chodzi o tłuszcze, maksymalnie 1 gram na kilogram masy ciała. Reszta to węglowodany i węglowodany różnie są, zależy od jak tam białko się wbije, ale mniej więcej 350 do 500. No, to chyba tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe informacje. No. A jeszcze, tylko upewnię się, że się nagrywa. Słuchajcie, zapomniałbym. Sprawa wygląda następująco. Albo tak, zapytam was. Planuję przebiec półmaraton i jest pomysł ogólnie na streama. Jeszcze nie poinformowałem moich kamerzystów o tym, ale fajnie by było stworzyć streama przy tej okazji. Co, Błażej, jak myślisz? Ja nie widzę problemu. I myślę, że połączyłbym to ze zbiórką na jakiś cel charytatywny. No tak sobie wyobrażam, kto by nie chciał zobaczyć, jak się męczę przez 21 km. I przy tej okazji dorzucić się do jakiejś zbiórki charytatywnej. Chcielibyście zobaczyć mnie, jak się męczę przez 21 km? Chcielibyście zobaczyć na żywo? Wyobrażam sobie kamerzystę przede mną, obok. Wszystko na live'ie. Czy dam radę? Właśnie rowerem. Tylko tam wiesz, co chwilę ktoś odświeża, czy się poddał. No, czy już upadł. Czy upadł? Chłop prawie 100 kilo. Oczywiście nie uważam się za jakiegoś fenomena, także 21 km to nic, ale jeżeli jak pierwszy raz pobiegłem właśnie z Natalią w trasę, to po chyba kilometrze, ponad kilometr, średnim tempem, no dobra, spokojnym tempem, taką zadyszkę miałem, że aż normalnie gardło drapie i boli. Tak ciężko jest oddychać. No, więc ja uważam, że to będzie już taki, powiedzmy, wyczyn, jeżeli fajne jeszcze będą wyniki siłowe, więc ten półmaraton, no i oczywiście w przyszłości. Najpierw zaliczmy półmaraton. Później maraton. Takie mam małe marzonko, więc czemu nie? A jeszcze mam prośbę do was, piszcie w komentarzach, jakie imprezy, nie wiem jak to nawet nazwać, imprezy biegowe są. Jakie imprezy biegowe są w Polsce, którymi mógłbym się zainteresować, myślę, na spokojnie na początku roku. Tak jest. Lecimy dalej. Siady zaliczone, teraz przechodzę do martwego ciągu sumo. No i pierwsza rozgrzewkowa za 60. Następnie będzie stówka, 140, 180, 200, a później zobaczymy. Motywacja? Jaka kurwa motywacja? Ty potrzebujesz jej, żeby tu przyjść? Ja potrzebuję, żeby stąd wyjść!
Kolejna seria rozgrzewkowa 140. Mała poprawka, na początku było 70, później 100, teraz 140. No i tak 70 zrobiłem chyba 5 powtórzeń, zazwyczaj robię 8. Setką od 3 do 5. Teraz 140 zrobię 3. No i później 180 to już będę tylko takie jedynki robił rozgrzewkowe, no, żeby się nie zmęczyć. Jak ja kocham dźwigać. Panie Robercie. Jaki to będzie chaos? Nie wygadasz? A on... Ludzie budzę się jeszcze. No, najlepiej do tej ławy. Prawdopodobnie. Nie, to jest chyba. Nie, to jest chyba. Druga seria rozgrzewkowa, 6 dych. No tylko tyle chciałem powiedzieć. To jest scena... Ale czuję, że dzisiaj będzie moc! Scenę odjebał, jakby chciał tu litanie całą zajęć. Nie, najpierw. 60. Dynamika w każdej rozgrzewkowej musi być, żebym się obudził. Trzecia seria rozgrzewkowa 100. Ale zadymiłem, więc... Pierwsza seria główna 130, cel razy 3. Dzisiaj na 5? Dobra, dzisiaj trójeczki. I wszystko dedykuję osobom, które potrzebują motywacji, żeby przyjść do takiego miejsca. Kurwa, o czym my tu mówimy w ogóle? Kurwa. Nie ma o czym mówić, gaś to. Trzecia seria 130 i teraz zobaczycie, czym się różni u mnie pierwsza seria od trzeciej. Że ta pójdzie szybciej. Że dopiero się budzę. Oglądałem twój film o rozgrzewce, wiem o co chodzi. Zaufaj mi, że ja mam zawsze problem z wybudzeniem.
damy, ale ty mi napiszesz, od której to wszystko ma być. Kilka słów o pendlejach. Jest to jedno z moich najulubieńszych ćwiczeń na plecy. Drugie to na wyciągu przyciąganie. Podciąganie też. Jak schudłem, to jest lżej, więc polubiłem. Ściąganie drążka także. Narciarz. A dzisiaj zrobię pendleje. Robię po 5 powtórzeń. 4 serie tylko i zrobię jeszcze narciarze. Przy okazji między seriami kilka słów o suplementacji. I tak, standardowo przed ciężkimi FBW bomba czubata miarka. Bardzo czubata. 10 sypnięć. Jedno sypnięcie porządne. Następnie cytrulina jest przed bardzo lekkimi treningami, tylko właśnie rzadko się zdarzają. I przed bieganiem to miareczka do 2. Przed bieganiem 2. Kreatyna. Kreatyna miarka zawsze przed po kolacji, przed snem. Dobry korzeń, 2 kapsułki. Zawsze po kolacji, bez kombinacji. D3K2. Jedna kapsułka. Też zawsze po kolacji. Kolejne ćwiczenie OHP i tutaj mam 70% ciężaru maksymalnego. Lecę tym protokołem, którym zawsze lecę. Czyli dzisiaj 70 kg, jest to czwarty tydzień. Czwarty? Trzeci tydzień. 70 kg, 2 serie po 8. Masz szkło. Kradziemy raz ze sztangą. FBW! 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 Położyłem odpowiednio. Zapas. No dzisiaj to jest niesamowicie piękny trening. I tak. Tydzień na tym procencie, 70 kg. I w następnym tygodniu już dokładam 5 kg, czyli 75 robię 3-2 serie po 8. Później jest 80, 85. Później sprawdzam taki max i znowu wyliczam od nowa. I tak w kółeczko. Kolejne, drugie ulubione ćwiczonko na plecy, narciarz. Robię je po OHP. Barki odpoczną, bo będę chciał zaraz robić hantlami klatę. FBW! FBW! Ty robisz po 2 ćwiczenia na party? No. Różnie. Czasem 3, bo jednego to nie widziałem. Co? No nic, kurwa, to by było podwalo party. Party, pojebany jesteś. Ale to wiemy od dawna. Jak tam to dużo zadasz, Michał? Robur, mam dla ciebie żart. Nie boisz się przetrenowania? Boję. Twój rulerz. Nasz dzień, który wow.
Ale Saker, ja nie szaleję z seriami. To już podkreślałem na początku, że nie robię za dużo serii. Że znam swój organizm, poznałem go przez wiele lat i właśnie tym manipuluję sobie tak bezpiecznie. Wolę zrobić więcej ćwiczeń, a mniej serii. Bo poznał swój organizm. Obiecuję, że to już prawie ostatnie ćwiczenie w dzisiejszym treningu i teraz zrobię klatę hantlami. Hantelki 47,5 kg. Nie wiem na ile razy, ale pod 8 celuję. No i to tyle. O kurwa, ale lekki. Serio to wygląda jak rozgrzewka, jak coś. Chcę, żebyś to wiedział. Z nosów dzisiaj nie robię, bo już by było za dużo tego wszystkiego. I teraz na deser ostatnie dwa ćwiczenia. Jedno ćwiczenie na biceps, zrobię hantlami. I jedno ćwiczenie na triceps, również hantlami. I zacznę od trica. Ja sobie jeszcze tu w spokoju zrobię po serii na trica i bica i starczy. Brzucha dzisiaj nie zrobię. Wystarczy. No i co? To nie jest jeszcze koniec vloga, więc nie zapraszam do komentowania, ale możecie w sumie zostawić bezsensowny komentarz. Sensowny również. I tak, co jak podsumuję trening? Siła idzie do góry, jestem bardzo zadowolony z progresu. No. I obiecuję sobie i wam, że pobiję swoje rekordy. Przebiegnę najpierw półmaraton, później maraton. Później jeszcze coś więcej. No po prostu rozpierdolę wszystko, co się będzie dało. Bo lubię wyzwania i tak ma być. No i co? Wyślijcie ten film komuś, kto potrzebuje motywacji, żeby przyjść w takie miejsce. No. A ja zaraz zdobędę tyle motywacji, żeby po prostu stąd wyjść. Ja pierdolę, ale kurwa czuję moc.
Ale mi dobrze, tak? W ciężkim treningu tak się prezentuje, albo tak się powinna prezentować kolacja. Tutaj mam 250 gramów łososia wędzonego, 2 grahamki, oczywiście sosełką, herbata gorąca idealna, marchewka, oliwki, oczywiście musiałem rozwalić, ale wstawię screena. To jest kreatyna bezsmakowa i zawsze biorę ten cały zestaw po kolacji, bez żadnych kombinacji, tak jak już wiele razy mówiłem, żadne przed treningiem, po treningu czy tam o którejś porze, po kolacji zawsze zestaw. Tutaj będzie miarka, ale dzisiaj był porządny trening, więc nawet dwie wlecą, dwie miareczki. Omega, dwie kapsułki, dobry korzeń, dwie kapsułki, D3K2, jedna kapsułka. Pamiętacie dzika? Halo Sopot Robur, 1700 kalorii. Ostatni tygodni przed zawodami. Ach, to były czas. Ja się biorę za kolację 3500, tak, kalorii jest, można się regenerować. No i co, zapraszam Was jutro na podróż do Gdańska, gdzie będziemy się wybierać na Fame MMA. W sumie fajnie wyjdzie taki prawie weekendowy vlog. Tutaj dzień jedzenia był, trening, jutro właśnie będziemy w trasie. Ale nocujemy już niedzieli, nie będę tam nic nagrywał, ale też fajnie będzie pokazane, jak sobie radzę, powiedzmy, z trzymaniem michy na wyjazdach. I że to nie jest tak naprawdę coś ciężkiego. Mam po kolacji taki smakołyk przed snem. Jak ktoś przeczytał, to jestem ciekawy Waszej opinii w komentarzach. Jak ja się wkręciłem, to coś musi być na rzeczy. Witam w kolejnym dniu, sobota. Po wczorajszym treningu bardzo przyjemnie mi się siedzi i bardzo przyjemnie będzie mi się siedzieć 4 godzinki w trasie do Gdańska, bo jedziemy na Fame MMA 5. Będziemy oczywiście na loży szyderców. I postanowiłem, że spędzicie ze mną tą sobotę. Mam nadzieję, że uda mi się przygrać z Błażejem coś od środka, co tam się dzieje, jak to wygląda. No i oczywiście chciałbym poruszyć temat trzymania diety. Dieta to złe słowo. Ogólnie jak radzę sobie z masowaniem na wyjazdach. Właśnie byłem na zakupach, kupiłem kilka fajnych smakołyków. Zaraz wszystko sobie przyrządzę, przygram. Właśnie chciałbym duże śniadanie zjeść z rana przed trasą. Później coś skąsić przed fejmem. No i później już tam po. Jedziemy dalej. Postaramy się z Błażejem coś nagrać od środka. Mam nadzieję, że nam się uda się. No i kilka słów o tym. Chciałbym powiedzieć, jak sobie radzę z masowaniem na takim typowym wyjeździe właśnie. I teraz postaram się o przebitki, żeby były na ekranie, jakie śniadanko zjadłem przed wyjazdem. Tam miałem dwie duże bułki, chyba około 280 gramów.
dwa serki pitne, białkowe, nasza odżywka, trzy miarki, 75 gramów, nowa bananowa, na deser troszkę tłuszczy z orzechów nierkowca, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, orzechów nierkowca, sezamki, no i takie śniadanko ma około 2000 kalorii, tam na oko sobie obliczałem. No i wyruszyliśmy właśnie z Błażejem, zaraz dotrzemy do Gdańska, Ergo Arena. No i w porównaniu do pierwszej loży, gdzie już stresowałem się, brzuch mnie bolał, teraz na amerykańskim luzie do tego podchodzę, już nie mogę się doczekać, aż tam siądziemy i no, mikrofonik nam wręczą, będzie fajnie. Typowa winda, co? Cyk. 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 No dobra, zobaczmy. Ile masz? 309. Na lewo. W lewo. Tam? Gdzie tu są windy? A na, masz na tym. No, na ziemi. Tu jest 309. No ale to typowy Janusz jestem. Typowy Janusz. Wiesz. Ale serio, się rozglądam, gdzie na drzwiach są. Zapraszam do mojej rezydencji. Nie, no fajnie. Elegancko. Ugościli ładnie nas. No. Dziękuję organizatorom. Fajmy ma 5 za gościnę. No, to się docenia, takie rzeczy. Niby proste. A ale czujesz ważne. Się lepiej, nie? No kurwa, no w chuj. Dobra. Jeszcze ten. No. Spotkaliśmy Bonusa, właśnie tam autograf dawał komuś. No ale już widzę, jest to napięcie. I on nie lubi, jak do niego ktoś podchodzi przed walką właśnie. Po walce można. Cyk, wszystko pogadać. Ale no, spina się bardzo. Nastawienie psychiczne przed walką jest, widzę. Fajnie, trzymam kciuki mocno w chuj. Zapraszam na prezentację. Przekąska, kanapka serowa, czyli 150 gramów sera i pierniczki, 120 gramów pierniczków, więc na śniadanko było 2000 kalorii, tutaj wleci z 600, o, tu już prawie będę miał 3000, jeszcze coś zjemy sobie w bufecie na Ergo Arenie i będzie git, siła nie spadnie, masa idzie do góry. No, to takie proste sposoby właśnie na podbicie kalorii na wyjazdach, więc... No więc tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Więc jak ktoś mówi, że na wyjazdach za mało je, no to jesteś słabiakiem po prostu. Właśnie przed chwilą na story nagrywałem, że forma w fotelowych lustrach jest jakaś chyba lepsza. No ale po prostu może niski poziom tkanki tłuszczowej jeszcze tak, wiesz. Ale ta ręka, jakbyś miał w ogóle zmarszczki, te żyły, to jakbyś... Yeah. Gites. Podjechaliśmy właśnie pod arenę. Tłumy ludzi. I co? Troszkę się zestresowałem. Ale fajnie, no. Twoim MMA dzień dobry. Rośnie w siłę. Na parking techniczny się kierujemy. Siema wszystkim. Siema Pączek! Siema, siema. Fajne koszuleczki macie! Dzięki. Proste! Bierzcie udział w konkursach. Można zdjęcie? No. Dobra, tylko jaka faza, ruszaj, dawaj! A wyjdzie za chwilę do nas? Jasne. Dawaj, bądź wycieraczki. Obiecujesz? Przysięgam. Dobra, przyjdzie tu, przyjdzie! Co z jedzeniem? Kusi mnie, ale no dużo zjadłem, już ponad 3000, więc nie ciągnie mnie jakoś. Jeszcze fajne, fajne jedzonko jest zawsze, no. Kura. Zobacz, warzywka, ryż. Synteza protein, byki.
Mogę coś Błażej powiedzieć, bo właśnie kurwa zajebista gala w chuj. Aż za dużo tych wrażeń było, tych walk tak dobrych i ciekawych. Jesteśmy przebodźcowani, co? Jestem przebodźcowany wrażeniami. Potwierdzam, no. Potwierdzam. Bonus. Zajebiście, że wyszedł z tego parteru, że nie było, a boli, przerwijcie, nie. Bo do końca starzęca siła Najmana, cios niespodziewany i koniec. Tak powinno być po prostu, bo to by było nie fair, serio. Dlatego no Marcin też fajnie, że ma to swoje zwycięstwo, nie? A jak coś, jeszcze zjadłem czekoladkę a propos... Dobry wieczór. Nabijania kalorii na wyjeździe. O, co się dzieje? Ty, wjedź w to jak Ferrari. Prędkość jak Ferrari pokaż. Oj! Wow! Muzyka! Uj! Wow! Coś tam liznął. Jeszcze raz. Oj, oj, oj. Myślę, że będzie. O kurwa! Ej, rozjebałeś boksera! Nagrałeś to, wiesz! Pięć! To się... Ty on to... Krysio! 1005! Ty kurwa! Godzinę patrzył jak inni na kurwa, już go tak świeżbiła broda, że rozjebał gruchę. Serio, miałem, no już nie mogłem patrzeć jak oni się tu męczą. Ty, Robur zwalił gruchę, oficjalnie. Wszyscy walili, a Robur zwalił gruchę. Drodzy widzowie, osiągnęliśmy limit. No wszedł, no wszedł tak, teraz normalnie. W nadgarstku poczułem. Słyszałeś? Aż coś w nadgarstku. Nadgarstek. Możesz być kim chcesz, jeżeli nie wierzysz, zobacz na Wojtka Gole, zobacz jakie nosi, jakiego koloru nosi okulary i nas nie denerwuj, że nie możesz być kim chcesz. Rośnijcie duzi. To teraz możesz powiedzieć. Teraz. Pozdrawiamy ekipę z Gdańska, którą? Tą. Ogień. Po wszystko myślisz? Tak. Godzina 26. No to wystarczy? Na pewno wyostrzył? To Robur, a weź taki serio RAW plik zapierdol. Że nawet to, nie? Że nawet nie? Serio, nikt, no. Na, nikt w YouTubie nie uwierzy, że to zrobiłeś. No dobra. Że... No ciekawe, dobrze przyniosę. Oni tak ty! Popierdoliło już tych z WK. Patrzą 4,5 godziny, nie? Q&A 2,5. Te torby ważą... No sporo, są całe pełne. I Robur jeszcze pobiegł po lody. A mogę zgasić światło? Możesz. No i super jest. Fajnie. No co, mogę już wyjmować? Tak. Witam w części poświęconej pytaniom, które zadawaliście na moim Instagramie. Dziękuję za każde pytanie. Odpowiemy na... Na tyle pytań, na ile starczy czasu na karcie pamięci. Na karcie pamięci. Tak jest. Lecimy na żywioł. Ale ja się postaram nadzorować, żeby starczyło pamięci. Więc możemy tu siedzieć do późna. I oczywiście ja chciałbym, żeby też zaprezentował to, co ma na kolację. Chociaż jeszcze będę jadł drugą kolację. Jestem po dużym śniadaniu. No, jak pewnie widzieliście, wiadomo, na początku odcinka. Ty, ale nowość, że jesteś po dużym śniadaniu. Nikt się nie spodziewał. A ty zamawiasz nagety? Tak. Ja też. No, przyszły jedne. Jak? Są jedne. Tak? Ale brędza.
A masz gdzieś paragon? Masz gdzieś paragon? Nie no, jak? Nie będziemy wracać. No kurde, przecież zapłacone jest. No magnagety i magnagety. 20 sztuk i 20 sztuk. No sosów jest 6, nie? A nagety 1. No właśnie. No i często się zakręcają, co? Kurwa, ale też nasza wina, że nie sprawdziliśmy na miejscu. No i co teraz? Proszę państwa, co teraz? O, ja pierdo. No przecież nie będziemy tam wracać, no jak? No jak, no ale nie dychy. No wrócimy. No robu, no jest, no ty dychy, patrz. No ja z barzeniem podskoczę. No co, cięcie robimy? Miało nie być cięcie. Ty, Mag ma antyreklamę. Sami no. Sobie zrobili. Przecież puścisz to na pewno. No tak, tak. To przynajmniej każdy wie, że to nie jest, wiesz, że nie mówimy, że to jest niesponsorowane, a jest, tylko teraz każdy nie. Wie, że to nie jest sponsorowane, nie? Są pewni, myślę, na razie. O, koszane. Pauzuję. No. Jak najszybciej po nuggetsy. Teraz muszę uważać, bo policja lubi w takich momentach akurat teraz stać. Jak się jedzie po nuggetsy akurat. Tak. Tak. Yeah. Odzyskaliśmy nuggety. Saker, jedziemy. Chyba tak. Bo tam jest na manualu. To git. Odwrócisz tu, będzie ciekawie, jak się będzie widzieć. Ojebałem 15, jak właśnie było. Okej, okay, mamy nuggetsy. Uzyskaliśmy. Nagrywaliśmy telefonem całą podróż. Masakracja. To co? Możemy się teraz chyba już pochwalić, kto co ma. Jeśli już wszyscy mają wszystko. Oczywiście. Ja? To moja pierwsza kolacja prezentuje się tak. Lody, ale jestem zaniepokojony ich ilością. No, no pokaż może. No pokaż. Antyreklama w chuj. Nie, no ja rozumiem, że jest duży przemiał, ale no bez przesady. Kurwa. No lubię tego maćka od czasu do czasu sobie zjeść tutaj z wami. Ale jebać półśrodki, no nie jebać takie półśrodki. Coś. Do tego duże frytki. Kurde. I ten. Mamy jakieś kanapki, bo... No, tutaj albo makroyal, albo... Podwójny makroyal. Ja makroyala, brak. Podwójnego tak. Tytułu. To jest mój. I cheese. I bo już tak patrzę. Brakuje czegoś znowu. I kurwa jeszcze raz. Mogliśmy sprawdzić w ogóle, czy wszystko no, jest. No. Pojechaliśmy po ten nuggetsy. Dawaj, mów co masz. 20 nuggetsów. Sos barbecue, a zamawiałem musztardowy i sos musztardowy, a zamawiałem z... Blue cheese. Blue cheese. Blue cheese i musztardę. Shake waniliowy, duże frytki i makroyal zwykły. W ostatnim momencie zmieniłem na z podwójnego. Ja mam klasycznie Big Mac. Myślę, że jak są tu fani serii G-Clock, no to wiedzą, że Big Mac to Big Mac Big i chuj. I chuj. Dokładnie. Także wleciał. I zamówiłem sos słodko-kwaśny, a dostałem sos słodko-kwaśny. I zamówiłem sos słodko-kwaśny, a dostałem... Nie no, świruję, z Błażeja bekę kręcę. To tyle. Ja tak najgrzeczniej w sumie. No dobra, też pytania zaczynam od takich podstawowych informacji, ale to już wszystko chyba powiedziałem na vlogu treningowym. Znaczy no wcześniej, podczas treningu, więc już nic nie będę dodawał na ten temat. No i co? Życzę wszystkim smacznego, dziękuję wszystkim za obecność. No i co? Powiem wam, że pobijemy rekord, jeśli chodzi o najdłuższego G-Clocka w historii. I nie będzie to takie wymęczone, bo ja tam, wiesz, nie nabijam jakoś minut na treningu czy coś. No wiadomo. Będzie normalne. Akcja. Ty na GWA dostaniesz, wiesz, nagrodę za najdłuższy film YouTube. No, o nagrodę, którą się tak staramy, Robur po prostu ją najlepsze jest, bo dostajemy bardzo dużo żółtych dolarów. Nawet jak film, nie wiem, nie ma jakoś dużo przekleństw czy czegoś na nim.
Ale i tak właśnie dostajemy żółte dolary, więc ten materiał będzie na zielonego dolara. Pewnie dostaniemy żółtego i no niestety ktoś będzie pewnie musiał go obejrzeć całego, prawie 2 godziny. No i z żółtego dać na zielony, tak? Ej, otworzyłaś? Oszalałaś? No tak. To przechodzimy do pytań. Tak psy nie mogą robić. Nie mogą otwierać pudełek po hamburgerach. Po prostu... Nie. Pierwsze pytanko od mojej ukochanej. Za co tak bardzo lubisz Sakera i za co Saki najbardziej lubi ciebie? Wow. Trochę Błażej zaczerany. Jak coś nie podglądałem jestem tych pytań... Jestem pomiędzy nimi. Nie jestem przygotowany na żadną odpowiedź, więc będzie spontan. Ale chyba najbardziej lubię Sakera za to, że jest dobrym człowiekiem i że nigdy by nikomu nie zrobił krzywdy. Najprostsza i najprawdziwsza odpowiedź. Udaje mi miło. No. No taka jest prawda właśnie. No. Wiadomo, jest jeszcze bardzo dużo rzeczy. No, ale za co tak bardzo? No to powiedzmy, że to pierwsze takie na pierwszym miejscu będzie u mnie. To ja mam tak, że z tobą mi się najlepiej długo spędza czas, bo jesteś spokojny, więc nie męczysz mnie. I mogę, wiesz, mogę kurwa obok ciebie siedzieć rok, serio, ciągle, nie? I to nie wadzi mi w żaden sposób. Nie mam takich momentów, że mnie wkurwiasz. Potwierdzam. Spędziłem z Roburem pod rząd 3 całe dni. Raz piątek, sobota, niedziela, codziennie sami byliśmy. I było spoko. Tak, właśnie nie czuło się takiego czegoś. Nie ma presji drugiej osoby, nie? I tylko to jest sobie wyobrażam. Wyobraź sobie z obcą. On nie może usnąć o 3 w nocy, a ty siedzisz kurwa obok niego i próbujesz usnąć, nie? Owca słabo śpi ostatnio i stresował melatoninę. Dzisiaj był cały dzień zamulony, więc to jest sposób na owce. Przysięgam, dzisiaj myślałem, że... Czuję, mam fotę. Że on płacze. Wygląda. Przysięgam, myślę, że płacze w kuchni. Tak. Tak, kurwa. Wie, co ci się stało? Owca dzisiaj spał na wszystkich spotkaniach. Taki dzisiaj w pracy. Tak. Kolejne pytanko. Patrz. No, to serio, tak siedział. Gdzieś tam już myślał o kolejnym treningu. Tak siedział całe spotkanie, kurwa. A, to spotkanie z Agatą. W ogóle Agata jest jeszcze tutaj obok nas. Siemka, pozdrawiam. Żałowo. Mina owcy taka, a co jeśli reptylianie naprawdę istnieją? Co jeśli dziadek Błażej miał rację? Kolejne pytanko sobie pozwolę. Paweł Sikora właśnie podjechał pod firmę. Co jest? Kochani, słuchajcie. Robię pierwszą masę w życiu na dość wysokim zatłuszczeniu. Jak nie stracić motywacji? Załóżmy, że motywacja istnieje i w nią wierzysz. I jak nie stracić tej motywacji? Myślę, że fajnym rozwiązaniem jest oglądanie naszych filmów, tych prostych, najprostszych vlogów treningowych na kanale WK też oczywiście, ale więcej teraz na prywatnym spamujemy. Tymi materiałami treningowymi, takimi czystymi, bez jakiejś specjalnej obróbki na kanale Owca WK i kanale Robercik Dynamit. A na merytorykę zapraszamy na kanał Sakera WK. A do pączka? Na co zapraszasz? Do pączka nie zapraszam. Dobrze, akurat jest właśnie wysiadł ze Skody. On nauczy jak skakać po drzewach, więc mogę to wam powiedzieć, on przyjechał po aparat, bo będzie nagrywał vloga w treningu. No tak. Więc zaraz się będzie pytał o aparat, ale nie ma, bo nagrywamy. Ogólnie to Robur wam się tu nie przyzna, ale on też nie ma motywacji. Ostatnio ten mi się skarżył na siłowni, że nie ma motywacji. Może wy mu jakoś pomożecie. Mówił, że nie ma motywacji, żeby iść do domu z treningu. No. Nie wiem, jak mu pomóc, bo ja też nie umiem wyjść. Daruj, kurwa.
to wujek Paweł. Poznajesz to wujek Paweł? Tam jest, tylko kartę. Masz kartę? Masz kartę, no. To baterię weź z szafki. Milka. Milka, bo dadzą łapy w dół. Proszę cię. Nie można tak krzyczeć, wiesz? Nie, ten w futerale. Cicho. Wyw. Jak ten, jak stary silnik. Wyw. Nie patrz tak, nie lubię cię, bo mi krzyknąłeś w ucho. Kolejne pytanko, bardzo fajne. Takie bardziej do Sakera, bo on jest ekspertem w tej dziedzinie. Ale też postaram się odpowiedzieć po swojemu. Od jakiego wieku kreatyna? Pozdro wariaty. I... O, mogę odesłać do mojego filmu. Zdarza się właśnie, że czasami na spotkaniach z widzami podchodzi młoda osoba z rodzicem i właśnie zadaje podobne pytanie. I ja odpowiadam zazwyczaj tak, że niech na razie sobie daruje kreatynę. Jak już poćwiczy te 3-4 lata na siłowni, czy tam 2 co najmniej, to wtedy niech się zainteresuje tak suplementacją. Zgadzam się, ale żeby być tak dokładnym... No. Jeszcze dokończę. Mam na myśli osoby w wieku tak do 18 lat. Jak miałbym 18 lat i zacząłbym chodzić na siłownię, to już na przykład bym polecał łykać kreatynę. No. No, ale ogólnie, żeby być dokładnym, to nie ma minimalnego wieku, żeby zacząć stosować kreatynę. Tak samo jak nie ma minimalnego wieku, żeby stosować witaminę C. Tak samo trzeba na to patrzeć. Pytanie, czy ona jest potrzebna? No i jeśli jest potrzebna, to nie ma przeciwwskazań w żadnym wieku, nie? Okej. Kolejne pytanko. Jakie plany na 2020 rok? Tu u mnie wygląda to tak, że planuję na początku roku wystartować w półmaratonie. Nikt już nie wierzy w tym momencie. Z McDonaldem siedzi tu 100-kilowy konie. Bieganie. No, półmaratonik. Mam na myśli bieganie. Półmaraton. I oczywiście jakiś start, nie wiem w jakich zawodach, ale w trójboju na pewno chciałbym wyjść na scenę, powojować. No. Tej adrenaliny brakuje na zawodach. Uważaj, jakie masz plany? Właśnie się zastanawiam, nie mam totalnie żadnych. Stuwa na ławę. A. Czekaj, jeszcze raz powiem. Stuwa na ławę, bo miałem głosek. Jak owca. Stuwa na ławę, 140 na siad i 180 na przysiad. Na... O kurwa. Na martwy, 180 na martwy. Ale w ogóle powiem wam, wiecie co jest najciekawsze? Jak zaczynałem, to myślałem, że najłatwiej będzie z ławą. Bo najlepiej szła, bo najbardziej się bałem przysiadu na tą chwilę. No i martwy też szedł super. A na tą chwilę najlepiej, najbliżej jestem z przysiadem chyba. No. A bałem się najbardziej właśnie przysiadu. Więc to się zmienia strasznie. Ale to jest też tak, że w ławie małe procenty ci, w sensie podobny procent, który ci dochodzi na ławę, to będzie w przysiadzie 10 kilo i w ławie 1 kilo, nie? Praktycznie. Wiem o co chodzi, no ja to rozumiem właśnie, jak to się zatrzymałem. To się tak wydaje, dlatego ludzie myślą, że im ława nie idzie, nie? Bo na przysiad dokładają 2,5, a w ławie nie. A w OHP w ogóle stoją od roku, nie? No a to i tak dochodzisz, tylko coraz mniejsze partie są. Jak już sobie wiesz, tak nostalgicznie, a niektórzy w OHP stoją od roku. No. Tak był progres. Jakie ty masz plany na 2020? Nie mieć kontuzji. Lecimy dalej. Tak jest. Oświadczyny Agata mówi. Każdy ma, czyli każdy z nas z 3-4 się wypowiedział. Ogólnie lodzik bardzo dobry. No, ale wiadomo, że ilość niedobra. Ale dobry, no. Moja mama mówi, że śmierdzi malizną. What? Bo jest tego mało.
A. Że dobra, ale śmierdziało malizną. Kolejne pytanko. Jeśli chcę zredukować, a zaczynam z siłownią, to siła i tak będzie leciała w górę? Na przykład na ławie. Z doświadczenia wiem, że idzie zawsze do góry. Jak zaczynamy i nawet zaczynamy redukować, no. Tylko niestety później na jakimś etapie, jak już ta siła dojdzie do jakiegoś poziomu, nawet tam wysokiego, no to niestety deficyt, jak będzie jeszcze spory, no to nie unikniecie spadków siłowych. Na ławie, tak? Na przykład, no. No, bo tam często jest tak, że w martwym i w przysiadzie ludzie, wiesz, wycięci do szpiku kości potrafią utrzymać te wyniki. Nie wiem jak, ale zdarza się to. Ja nie potrafiłem. To ja w ławie spadłem 40 kg. Co potem? Kurwa, 40 kg. Mi też masakrycznie nie spadała siła. No ale jak my jedliśmy tyle, co teraz na tym stole przez dwa dni, no to kurwa, no jak? No tak. Kolejne pytanko. Saker, jaką wagę chcesz osiągnąć na tej masie? I czy planujecie jakieś występy w zawodach? Planuję, żeby ta waga się już nie zmieniała. Ona już tak podskoczyła po prostu, że tak powiem, do pułapu tych kalorii, które przyswajam. Pewnie troszkę jeszcze urośnie, bo mam nogi bardzo chude ciągle względem tego, jakie one mogą być u mnie normalnie, kiedy jestem w treningu. Także pewnie około 100 myślę, że docelowo mogę ważyć, no bo staram się robić tą suchą masę, nie? I teraz nagrywa. To ja jeszcze zapytam, czy chciałbyś wystąpić w jakichś zawodach sylwetkowych. Bo ty fajny masz gen. I czy chciałbyś sobie wyjść tak dla zabawy? Chciałeś to nie móc u mnie. Także mogę powiedzieć, że chciałbym kiedyś, ale no zobaczymy. Oktagon zweryfikuje, nie? Jak nic nie pierdolnie i powiedzmy udałoby mi się bardzo długą i mądrą masę zrobić, czyli nie tak jak w tej chwili, no to nie wykluczam tej opcji, nie? Spodziewam się, że będę głodny sceny w pewnym momencie. Witek. Kolejne pytanko. Planujecie więcej produktów typu skakanka, gumy treningowe, kółeczka WK Sklep? Oczywiście, że planujemy. Działamy w tym kierunku i nowości nadchodzą. Kolejne pytanko. Co myślisz o pieczywie w diecie, tym bardziej na redukcji? I tylko te bułki teraz, nie? No właśnie, ja też chętnie posłucham, bo ostatnio no, wszedłem na masę i na śniadanie, żeby węgle podbić sobie, jadłem bułki, no nie? Od początku kariery WK zawsze było to pieczywo u mnie w dużych ilościach. Pamiętam nawet na redukcji. Krówki, te tygryski. Tygryski, wszystko, ale kajzerki też na redukcji. Na IF-ie, gdzie tam miałem na przykład jeden czy dwa posiłki duże, było 10 kajzerek i słoik dżemu. I ja teraz mam się wypowiedzieć tu, czy po prostu już skończyć na tym? Możesz skończyć. Myślę, że to jest koniec. No ja. Moje życie obraca się wokół pieczywa. Kurwa! Przepiękne. Kocham pieczywo. No wiem, że w internetach jest dużo dziwnych rzeczy. Kłamstwo twojej miłości. Kłamstw. Dziwnych rzeczy, na przykład ty jedzących szano i 10 kajzerek ze słoikiem. Na przykład? Ze słoikiem. Zawsze pieczywo było u mnie w diecie i zawsze pozostanie. Piękne, no. Moje życie obraca się wokół pieczywa. I wiesz, rogal? Robi. Następne. Uważaj się, zaśmiał szczerze. To nie było szczere. Pierdol się. Kolejne pytanko. Gdzieś mi zniknęło, a jest. Ćwiczę. Ćwiczę 6 razy w tygodniu, mając 16 lat. Czy jest dla mnie dobre? To oczywiście mamy za mało informacji, ale załóżmy, że chodzisz 6 razy w tygodniu na siłownię, robisz ciężki trening. Jak to osoba młoda, która myśli, że chce więcej robić, robi dużo ćwiczeń i się katuje na każdym treningu.
Jak dobrej genetyki byś nie miał, powiedzmy, genetykę jako owca, to i tak uważam, że nie jest to dobre i wystarczyłoby na przykład 3-4 razy w tygodniu chodzić. To taka moja odpowiedź. Prosto z serca i z doświadczenia. Mogę się dołączyć troszkę? No. Dla ambitnych za 2 dni, bo ty to wrzucasz w sobotę teraz. No. To w poniedziałek, czyli 2 dni po publikacji tego, u mnie na kanale będzie dla takich Zacharów, co lubią dużo robić, FBW 5 razy w tygodniu, rozsądne rozpisane. Bo to jest ostatnio modne w fitnessie i pokażę to no, moim okiem rozpisane. Także może bym coś takiego polecił, nie? Jak lubisz tak bardzo codziennie być. No. No i super. No i super. Więcej czytania z warg, w szczególności z Roburem. W sumie można nagrać jeszcze. Można coś zrobić, nie? Dobry, bo wuj. Ja ostatnio w ogóle ciągle mnie prześladuję. Żeby znowu nagrać telefony do trenerów. Mieliśmy nagrać, w sensie Robur ma dzwonić. Bo 50 tysięcy łapek wpadło. Robur obiecał. No, nie tak. Wierzył, że będzie. Boję się, że po prostu ze śmiechu nie wytrzymam, co nie? No ale tym lepiej. No wiem, wiem. No właśnie my na to liczymy. Ale to będzie misja. Wiem, wiem. Są tam chusteczki jakieś. A jak gdzieś były. Oczywiście nie tu. Mała, bo ja teraz... A jest między innymi jest pytanie, tutaj kiedy jest. Dzwonicie do trenerów, część druga. No właśnie. No właśnie. To od razu odpowiedź na to. Pamiętają. Pamiętamy też. No ale ja tak ostatnio myślę nad tym. 2018, pamiętamy. Pamiętamy. Kolejne pytanko. Czy kawa z włóka sklepu jest ziarnista? Mamy rozpuszczalną i mieloną. A ziarniste są nasze mięśnie. I kto się nie zaśmiał szczerze, nie jest moim przyjacielem. Essa. Moja głowa. Od twoich żartów. Żegnam. Straszny ból. Nie do opisania. Dobra. Kolejne pytanko. Kto jest najsilniejszy z WK i jakie są jego maksy? Aktualnie jest owca najsilniejszy. Na razie. Klata 175, martwy 270 i siady 262. Nie wiem, czy mogę mówić, bo nie wiem, kiedy wrzuci owca jutro. Materiał. Jeszcze nie wrzuciłeś, jak tyle usiadł? Nie zostawiłeś nie kamery? Ale tego bym już nie wrzucił. No bank. Na bank byś nie wrzucił. No i siady, 4, 1, zobaczycie. Okay, ale 2,5 nie, tak bym nie. A i tak musisz wyciąć, ja powiedziałem. Tak? No. No dobra, to niech zostanie. No, nie możemy ciąć tego materiału. Sorry owca, naprawdę nie chciałem. I patrzysz, a tu jeszcze Robur w montażu dodał tą próbę w ogóle. No. Kolejne pytanko, czy zaprosimy Paszę Bicepsa na maksy? Zaprosimy. I tak w chórku tu. Zaprosimy. Następne pytanie. Zaprosimy. Jakie pytanie w ogóle? Czy Pączek jest mniej, najmniej ambitny z ekipy WK? O kurde. Jeszcze raz, przepraszam. Czy Pączek jest najmniej ambitny z ekipy WK? Najmniej ambitny? Kurde. Nie. Nie, no Pączek. Nie jest. Pączek bardzo ma duże ambicje. Ja bym powiedział, że ja jestem najmniej ambitny, bo... Ja żyję aktualnie na wyższym poziomie życia niż zadowalający mnie. To chyba dużo o tym świadczy, nie? Że nie jestem ambitny. Ja mógłbym dużo mniej mieć w życiu i osiągnąć i już byłem szczęśliwy. Nie mam czegoś, za czym podążam. Jak to nie? Żona. Co? Żona. Żona? I co? Ja wiem za czym, nie, za czym podążasz to nie, do czego dążysz, wiem. No. Ty, stary, ćwiczący, gdzieś na wsi, z alpaką. A no, ale to wiem. W ogrodzie. I żoną. To dodałem, bo mówiłeś tylko o alpace jak coś. No to bardziej wizja starości niż... No, dlatego mówię, że... ambicje, nie?
To mówię, że bardziej dążysz niż cel o... Ach. Next question. Next question. O, o. W jaki sposób pozbywasz się owłosienia na ciele? Mi wypadają włosy z wiekiem po prostu. Coraz mi się czoło mam. Ale jak mi gdzieś zawadzają, to po prostu używam maszynki do kolenia. Takie jednorazówki. Ja najczęściej się golę strzyżarką do włosów. Najszybciej, bardzo krótkie i tak mam takie cienkie i jasne, więc... Tak. Nikt mi nie wierzy, że mam włosy na nogach teraz, a mam pełno. Takie mam jasne i cienkie włosy. Ale też myślę, że to pytanie się pojawiło stąd, bo jak czasami przeglądam Instagram, no to w większości panów nogi aż błyszczą. Ja na to mówię naturalne kalesony. Zapuszczałem 22 lata je. No, Błażej. Błażeja nikt nie zapytał, co robił. Nie, no to pytanie w ogóle nie istnieje. Te włosy jeszcze teraz. Takie ma nogi, o. Kolejne pytanko. Jakieś rady dla młodych ludzi, którzy nie wiedzą, czym się zająć w życiu? Słuchajcie, też stałem przed takim problemem. Nie wiedziałem, co robić w życiu, co będę robił. Prawie skończyłem w wojsku. Byłeś detektywem w tym czasie jeszcze. Do tego stopnia doszło, że prawie skończyłem w wojsku. Nie, że to coś złego, tak, ale... No, prawie poszedłem w tamtym kierunku. No i samo z siebie wyszło. No. Więc z radą to za bardzo nie wyjdę tak naprawdę. Życie pokaże. Kurde, ja tak myślę, że... Najważniejsze, żebyście robili to, co kochacie, bo i tak wam się znudzi, jak coś będziecie na siłę robić i jebniecie tym. Ja pewno idźcie na siłkę, jak nie chodzicie. No. Nawet jak to nie będzie powiązane z waszą przyszłością, doda pewności siebie i znajdziecie lepszą pracę dzięki temu. Albo poznają jakąś fajną osobę, która ich nakieruje, albo gdzieś po znajomości wprowadzi. Ja na przykład tak jest. Tak sądzę, że jak ktoś nie wie, co robić w życiu ogólnie, że no bo jest młodą osobą, ale też jest tak z hobby, że ktoś nie ma jakiegoś hobby, no nie mówi, że ja nie mam żadnego hobby i nie wiem, co robić, no to najlepiej jest próbować różnych rzeczy po trochu i zobaczyć, co pasuje najbardziej. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że no zawsze ćwiczyłem i dostałem kiedyś swój pierwszy aparat i chciałem nagrywać ćwiczenia swoje. No a teraz nagrywam filmy i w międzyczasie ćwiczę po prostu. I ten sport odwróciło się wszystko zupełnie do góry nogami. Więc no i to nagrywanie wyszło przypadkiem, nigdy nie wiedziałem, że lubię nagrywać. Więc fajnie jest popróbować, no i dzięki temu możecie zobaczyć, co tak naprawdę lubicie, albo do czego jesteście stworzeni. Wspólny mianownik jest w każdym razie taki, że każdy napierdala. Tak, w sumie wszystko przez sport, no nie? Kolejne pytanko, liczycie kalorie, czy po tylu latach stażu bardziej na oko? U mnie wygląda to tak, że na redukcję liczę. Ja kocham, jak zaczynasz odpowiedź, u mnie wygląda to tak. Bo no już po tylu latach doświadczenia z kaloriami potrafię wyczuć. Już sprawdzałem sobie tak w ramach eksperymentu, czy będę trafiał mniej więcej. Co się stało, ty? Chyba za dużo kalorii, ty. Przegrzany procesu. No tak, więc ja wolę liczyć. I tak, no na redukcji. Kurwa, po jednej głowy. Na redukcji wiadomo liczę, bo chcę perfekcyjnie tam mniej więcej trafiać sobie z tymi kaloriami. I żeby nie zjeść za mało i też nie za dużo. Tu w dwie strony działa. I na masie też liczę, żeby nie zjeść za mało. No. Bo jakbym tak na wyczucie, to zazwyczaj za mało bym zjadł. I robór, co nie? A jak liczysz na masie, żeby nie zjeść za mało, załóżmy masz 4600 na dzień. I doliczyłeś się 4600.
Co jesz dalej? Zależy jaki etap jest tego 4600. Czaj. Zależy na czym stoimy. Wiem o co chodzi. No ale ja teraz też zacząłem liczyć kalorie, bo chciałbym przytyć. No i właśnie obserwuję je tak bacznie, nawet ważę sobie niektóre produkty, bo się boję, że serio zjem za mało. No. No to ja dodam, że nie liczę, ale jem 3 razy dziennie bez podjadania. To jest moja metoda na masę, a na redukcji jem 2 razy dziennie bez podjadania. No i ta waga się waha tak 10 kg w dół, 10 w górę. Czyli tak naprawdę to wychodzi, że ten jeden posiłek jest zbawienny. No. Pomiędzy redukcją a masą. No jeśli jest taki jak u mnie, czyli około 1000 kalorii, nie? No to wiesz, powiedzmy zero kaloryczne jest 3000, jak jem 3 razy dziennie 3,5 wychodzi, jak jem 2 razy dziennie 2,5, nie? No i... To mi wystarczy, bo nie chciałoby mi się już aż tak skupiać. Jest jakiś limit nagrywania, bo jest 29. To ja zaraz sprawdzę. Wstanę sobie zobaczę. Powinno lecieć dalej. Na razie lecimy z pytaniem. Okej. Okay. Wszyscy spojrzeć. 3,5. Czy już skończyliśmy z kulturystyką? Czy jeszcze któryś z nas ma w planie wystartować? No to patrz co tu się dzieje. To jest odpowiedź. Ja myślę, że tylko Saker by wystartował. Bo my to teraz się bardziej bawimy już tym trójbojem. No, parę razy się wystartowało. Nie mam genetyki do startowania. Tak, nie masz. 6. miejsce mistrzostw Polski. Chuj tam. I to tylko te odcinki, jak on biegał na pruty w linie. Po sobocie. Kolejne pytanko. Ile już trenujesz? O, ogólnie chcę nagrać film, jak to wszystko się zaczęło, na prywatny kanał, więc zapraszam, bo pewnie się pojawi niedługo. Jak to wszystko się zaczęło i opowiem, kiedy pierwszy raz jakby zrobiłem taki trening siłowy. Chodzi mi na przykład już, jak zaczynałem od sprężyn i podciągania się na drążku. No, wtedy tak naprawdę wszystko się zaczęło. A ile już ja trenuję? Pierwsza styczność z siłownią była w wieku 15 lat. To chyba jest właśnie druga gimnazjum. Później tam miałem jakieś przerwy w okresie szkolnym. Ja też wtedy. No. Lekka atletyka. O kurde. I tak. A w piwnicy naszą siłownię zrobiliśmy w 2007 roku. To uważam, że wtedy tak jakby mój staż treningowy wystartował oficjalnie. No, wszyscy tak liczymy, nie? Do tej pory. Więc dopiero. Chłopca po nas zaczął. Dlatego jest mniejszy od nas i słabszy. Tak jest. Bo ma mniejszy staż. A może chcesz powiedzieć, ile trzeba trenować w życiu? No bo ile trenujesz, to już dobra. A ile trzeba trenować? No mi się marzy tak 50 lat co najmniej, żeby mieć staż treningowy. 500? Nie. No, ale to wiesz, bo to jest taka... Ja wierzę w to, że jak będę miał 50 lat stażu, to będę mógł ruszyć dłużej niż 100 lat. Nawet do 500 lat. To jest taka zasada. Że się mnoży, tak? Nie, no bo ja nie pamiętam tej zasady. Jak 50 przepracujesz, w ciągu przećwiczysz, to do 500 możesz dobić. A, razy 10? Damn. No. No, tylko jak już przekroczysz 100 lat, to musisz czerpać satysfakcję z treningu w każdym roku. Że nie może być tak, że wchodzisz na siłownię i tyle. Czaj. No, ciekawa to jest teoria. Trzeba sprawdzić, no nie? Pozostaje nam sprawdzić. I zmienić montażystę. Halo. Kolejne pytanko. Lubię to.
Uwaga, uwaga, kolejne pytanie. Czy uważasz, że każdy jest w stanie osiągnąć swoją sylwetkę? W 100% uważam, że tak. Że każdy jest w stanie osiągnąć swoją sylwetkę? Co ty? No, myślę, że tak. Nie. Ja nie uważam się za jakiegoś fenomena genetycznego czy coś. Nie, no co? Tylko, że ciężko trzeba pracować na tym. Nie każdy do tego dojdzie. Poczekajcie, poczekajcie. Przerwałem, żeby było bezpiecznie. No nie leciło. A czemu uważasz, że nie każdy dojdzie do takiej sylwetki? No bo są ludzie, którzy mają na przykład dużo więcej miostatyny. I oni nigdy do tego nie dojdą. Ile by nie jedli i tak? Nie trenowali, to nie urosną. Dużo jest, no. Sporo. W sensie dużo. No, oczywiście to jest mały procent. Ale zaskakująco dużo jest takich ludzi, którzy nie urosną. I będą robić, wiesz, 5 razy tyle co ty. Chodź Mika. Mhm. Chodź Mika. To mnie zaskoczyłaś. No i chuj z tego będzie, niestety. To was zmartwiliśmy. Przykro nam. No ale każdy z przeciętną genetyką powinien dojść do tego, co my. No po 12 latach, co nie? Kurwa. A chodź do mnie, Mirka. No chodź, jak tak chcesz na stół wejść, to chodź do mnie. No. Nie wiem. Kolejne pytanko. Co trzeba zrobić, żeby zrobić wspólny trening trójbojowy na waszej siłce? No jeżeli warunki na siłowni nam pozwolą, to na pewno będziemy chcieli organizować spotkania z widzami, może przy okazji właśnie wyprzedaży magazynowych, ale niestety teraz technicznie jest to niewykonalne. Mamy za mało ciężarów, sprzętu. No. No ale chyba żeby to spełnić tak jakby, no to najłatwiej jest przez tę wyprzedaż magazynową, bo wtedy zawsze idziemy. Ostatnio nie pykło, ale no. Więc podajcie na wyprzedaż magazynową, żeby wbić na trening. Kolejne pytanko. Czy powstanie kiedyś odcinek z megafonem? Essa! Jezu, jak ja bym chciał. Jak ja on nie chce nagrywać. Jest taki problem, że on nie chce nagrywać, niestety. Ostatnio nie wiem, z kim byłem na siłowni. Chyba z Owcą. Mówię, że Jezu, jak się za megafona śmiechem stęskniłem. No niewiarygodne to jest. Tęsknię za dźwiękiem. No. To, tylko kurde 10 razy głośniej. Już wiesz, jeszcze nie zaparkowałem przy ciebie i tylko słyszę. No. To kurwa! Chama tu. Co ty pierdolisz? On tak często robił. Co ty? I cię odpychał jeszcze przy tym. Co ty pierdolisz? Już Mikołaj taki wujek był, megafon. Co kur robił? No nie mogę. Czego no, możesz? Szkoda, szkoda. Zjeść? Nie. Ty masz jeszcze pół litra wody w ogóle. No. Słuchajcie, kolejne pytanie. Skąd brać podstawową wiedzę na temat jak zacząć przygodę z siłownią, dietą? Kanał Warszawski Koks. Pierwsze 100 filmów. A teraz? Nie teraz. Pomijam też takich pytań, bo wszystko na naszym kanale jest i znajdziecie w wyszukiwarce. No, teraz się przeniosłem do siebie, tam na prywatny, nie? Ale na WK też sporo, no chociażby Urobura teraz przekazujemy. Właśnie fajne to jest, że przewija się wszędzie, to, nie? Wszędzie jest to ciągle gdzieś o tym mówione, że na WK i teraz są te 4 dodatkowe łącze, że wasze kanały. No. No. Kolejne pytanko. No. Poczekaj. O, no. Przepraszam. Jeszcze są darmowe e-booki na naszej stronie bukasklep.pl. O kurde, no tak. To jest tak fajnie skondensowana wiedza właśnie z naszego kanału. Także jak nie chcę wam się przeszukiwać 100 filmów pierwszych, no to ściągacie sobie e-book za free. Jak i jest. I dieta, i trening jest. Kolejne pytanko. Czy wyciskałem kiedyś w koszuli? Albo czy chciałbym kiedyś spróbować? Nigdy nie wyciskałem i nie ciągnie mnie do tego i nie, nawet nie będę próbował. Myślę, że Wojtek Gola wyciskał w koszuli. Właśnie. No to w takiej to. No mógł wyciskać. Znaczy mógł. Na pewno tak jest.
Ciekawe, jak się wyciska w koszuli, nie? No, kulturalnie. No, nie tak łatwo. Technika. Tak idziesz. Wiesz, jak wygląda? Wiem, niestety wiem. Taki nie. Pomyłka jest to dla mnie, ale... O, wiesz. Kolejne pytanko. Ale rozumiem. Pobicie przez owce wszystkich twoich maksów zniechęca czy dodaje kopa? Pozdro, kapitanie. Napędza mnie i w końcu mam kogo gonić. Jest coś takiego, że wiesz, wolisz gonić niż być gonionym. No, też lubię być drugi. No. Ogólnie całe życie lubię być drugi. Jak wygrywam, to spoko, wiadomo, ale fajnie jest biec za kimś, nie? I właśnie mówiłem ostatnio w materiale, właśnie, że zazdroszczę owcy teraz tego startu. Pamiętam, jak ja się przygotowywałem i to jest zajebiste uczucie i mi też właśnie brakowało takiej osoby wtedy, jak się przygotowywałem, z którą mógłbym też tak ciężko razem, wiesz, ponapędzać się. No ja tam ale, z tobą trenowałem, ale, no, ale to znaczy nie trenowałem i... właśnie. Ale to był, było właśnie nie? Na podobnym poziomie, mogę powiedzieć, że no, byliście wy też. A wyobraź sobie, że pizgamy wtedy razem, że wiesz, no. Jedynki, ława, no to inaczej jest w ogóle, nie? Ja to tyle, co cię asykurowałem i pokrzyczałem. No. To jeszcze owca wtedy, wiesz, świrował kalistenikę z pączkiem. Śmiali się ze mnie na każdym kroku. No, on wrócił wtedy przecież. No tak. On przecież wrócił wtedy Neuropatii. Z czego? Z neuropatii. To jest jakaś wyspa? Na wakacjach w Kają był. A. W neuropatii. Na Sri Lance był. Jak zobaczyłem, kurde, jak on był, nie dość, że takiego koloru był, to wyglądał prawie jak ja, sylwetkowo, że wiesz, taki chudy był. No. Kolejne pytanko. Ile razy w tygodniu masz dni treningowe i jak to wygląda? U mnie i u Sakera. Jak trening wygląda? Rozłożony? No, mniej więcej. To u mnie pierwszy... wygląda to tak. To ty? Ej, ten dźwięk to Agata Saganem przyjebała w kaloryfer, nie? Ale żyje, żyje. Co ja to jest? Masakra. Jaki gong. Do wesela się zagoi. No, to na bank się zagoi do wesela. No, nie mam problemu. Żadnego. Nawet jak dobra. Ma amputacja, to się zagoi do wesela. Plan treningu... Taki wiesz. Plan treningowy wygląda następująco. U mnie się tak troszkę to miesza, ale w ostatnich miesiącach uwielbiałem, mogę powiedzieć, ćwiczyć systemem FBW, poniedziałek, środa, piątek. Ostatnio troszkę się pozmieniało i ćwiczę sobie poniedziałek, wtorek, to jest dół i góra, i czwartek, piątek, dół i góra. To tak w skrócie. Ja robię góra, dół, przerwa. Czasami jest to jeden dzień przerwy, czasami dwa dni. Zdarzają się trzy dni. I nie mam, nie wiem, siły i hipertrofii, bo wszystko robię powyżej 8 powtórzeń. Także po prostu mam trening A i B, no nie? Nie ma CD. Nie ma, powiedzmy, góry 1, góry 2. Ale niedługo planuję to rozłożyć, bo ja w ogóle od sierpnia dopiero trenuję. Tłumaczę, trenuję, czyli dokładam ciężar, trzymam się danych ćwiczeń i robię progresję ciągłą w tych danych ćwiczeniach, bo wcześniej po prostu rotowałem ćwiczeniami ciągle. No i w końcu to rozłożę. Obstawiam, że w okolicach stycznia właśnie dołączę jakiś drugi dzień góry, żeby było większe zróżnicowanie, bo już progresja mi bardzo zwalnia. No już na klacie dodaję na przykład kilogram. Co trening, ale wiesz, to jest dwa razy w tygodniu, nie? Wtedy wcześniej dokładałem 5 kilo na klatę na tydzień, a teraz dokładam 2. No, bo co trening dokładam kilo. Także no już to zwalnia i no jak zobaczę, że zejdę na, powiedzmy, że możliwe będzie dołożenie kilograma raz na tydzień, no to wtedy zrobię właśnie, że wyciskanie leżąc na 8 repów, powiedzmy, w poniedziałek, B, nogi, przerwa i nie wiem, handle, wiadomo. Tak trenuję. No i fajnie. A ty Błażej? Jak ty Błażej? Pytanie było do Sakera i Robura.
Robur powiedział na początku. Ale oni nie wiedzieli, że ty będziesz. Nie, Robur powiedział. Jak trenujesz? Pytanie do mnie i do Sakera. Aha. Dawaj, mów. No ja trenuję w sumie jak wy trenujecie, ale zazwyczaj to ja nie mam jakoś, że ten dzień to jest dzień treningowy, tylko ja sobie robię po prostu trening i dzień przerwy i trening i dzień przerwy. No, tak jak. Tylko czasami jest tak, że robię sobie trening i na następny dzień znów trening. I wtedy odpoczywam. Mhm. Więc to jest różnie. Mamy ogólnie teraz wojnę pracowników. Kto pierwszy stówę wyciśnie? Znaczy nie, już nie ma tej wojny jak coś. Wczoraj się poddałem, ja i chyba Deja już też się poddał. Jak Rafał wyjebał 9 No nie, no Rafał jest jakimś mutantem. Ale wczoraj mi wszystko wytłumaczył, jest ze wsi. Ale powiem wam... Też. No... To już tłumaczysz całą tak, siłę. Górale i ludzie... Mówię, że już nie mamy o czym rozmawiać, jak ty jesteś ze wsi. No... Ja jestem z Radomia i nie mamy tam takiej siły. Większość olimpijczyków to właśnie nie są ludzie z miast. Tylko albo góry, albo wsie, jakieś Mazury, takie wiesz... No gdzie, jak on... Prawdziwi, kurwa, twardzi ludzie, nie? A nie takie pizdy jak ja z Warszawy, serio. Jest coś takiego, że... No tak. Że wiesz, że jestem wychowany na Cheerios, nie? I wychodzę do sklepu i wracam. No jak on mi wczoraj powiedział, że w wieku 12 lat robił 9 pompek w stanie na rękach. To wystarczy. No ale fajnie widzieć, że wiesz, nasi pracownicy nakurwiają. Błażej napierdala z Rafałem, czyli montażyści i operatorzy. Ja się prowadzę na razie. O. Ty pod marketingu napierdala, ty pod dostaw zaczął napierdalać. Koryna, czyli dział projektowy napierdala. Mati! Chłopaki z magazynu napierdalają. No tak, Mati Gawel, na pewno kojarzycie, Szczepan. Jak zamawiacie. Gaweł, Szczepan też pizga. No ty, właśnie, Szczepan też pizga. Ta siłownia to jak zaraza, co? No serio. Ją rozprzestrzeniamy. Wirus. Ja wirus T. Trening. Wirus T. Trening. To jest w ogóle... No. Kolejne pytanko! Jaki algorytm. Na ile miesięcy przed wakacjami zacząć redukcję, tak żeby nie była mordercza i uciążliwa? No ciekaw jestem, co powiesz. Można w ogóle zacząć masę jak owca. Wiadomo, że zależy od stopnia zalania. Jeżeli średnie zalanie, nie za duże. U mnie się sprawdziły 3 miesiące. Szybka przycinka. Oczywiście nie za ostra. Czyli, że marzec na przykład, tak? Coś polecam. Marzec. Jeśli jesteście tam bardziej zalani, no to może tak zacząć już delikatnie, pół roku wcześniej. Właśnie, żeby, no to można rozumieć, czekaj, żeby nie była mordercza, więc można cię troszkę rozciągnąć to w czasie. Mniejszy deficyt. Ale kurde. Ja teraz wystartowałem z większym deficytem, zrobiłem 3 miesiące, 10 kg zrzuciłem i też było ok, więc... Kurde, pamiętam ten dzień, jak Robur przyszedł i powiedział, że redukuje. Czyli obstawiałbym takie od 3 do 6 miesięcy. Każdy się z ciebie śmiał. Nie no, 6 miesięcy to dużo jest. No, przy 3 bym został. Bo to no... Nie... Czy 6 miesięcy dla kogoś może być mordercze, zależy od deficytu, wszystko i tak. Wiesz, z diet breakiem dobrym, no. W połowie, 2-3 no. Tygodnie takie. No, też ale tak ja bym właśnie robimy. Powiedział, że zacząłbym w styczniu, niezależnie od stopnia zalania i ciągnął do maja, czyli do 5 miesięcy max, aż osiągniecie, wiesz, to co chcecie, no i wtedy już utrzymywać sobie przez wakacje, nie? Albo delikatna, albo, sucha masa. Albo delikatnie podbijać kalorie, bo jest później taki efekt na ciele, że no, wypełniasz się. Się robisz. No, gdzieś te żyły są okrapnięte na tej redukcji, na końcówce i później to właśnie delikatnie podbijacie kalorie sobie w maju, czerwiec i jesteście fajnie nabici. Reverse diet taki trochę, nie? No. Wiecie, co zauważyłem? Wczoraj przyjechałem tutaj do pracy i zajrzałem do lodówki. Widać, że każdy masuje. Nie ma miejsca w lodówce. No ja ile jedzenia mam, co? Nie ma po prostu miejsca w lodówce. O, pytanie jest o regenerację. Jak się regeneruje? Dbam o to, żeby spać przynajmniej
7 godzin, tak to McDonald. McDonald. Przynajmniej 7 godzin muszę spać, ale najczęściej jest to 8 godzin. I oczywiście dobrze się odżywiam. Ostatnio sobie tak myślałem, że Robur nie miał nigdy kontuzji, bo tak dziwnie i je. Że on wierzy w ten chrzan, on wierzy w te kilogramy ziemniaków, w te pomidorki, w ten chleb. I on nigdy nie miał żadnej kontuzji. A ten je ciągle żelki, pije monstery. Nie no, Sagar teraz się dobrze odżywia. No, a dzięki tej pani tutaj. Jakbyś oglądał filmy, to byś wiedział. No, serio. Warzywo i owoc w każdym posiłku. Teraz ile sałatu jeba? Nie no, to wyjątek, serio. Midora też miałeś. Ostatnie niezdrowe jedzenie jadłem... Przedwczoraj pizza. Ale że ta mrożona? W zeszłym tygodniu, no raz na tydzień jem coś niezdrowego. A tak to jem git. Najlepiej w życiu. Przez całe swoje życie tak dobrze nie jadłem jak teraz. Masz teraz jakąś kontuzję? Nie. To tłumaczę wszystko. Ale serio tak jest. Nie wierzyłem w to, ale naprawdę to jest bardzo ważne. No, on je chrzan i struga go jak kredkę. Kolejne pytanko. Jakie wyniki siłowe planujesz teraz osiągnąć po zdrowionka? Marzy mi się właśnie na ławie 180. Na siadach marzy mi się tak 260. No i martwy 300. Jebać pół środki. Jak nazywa się aplikacja, na której zapisujecie sobie progresję, rośnięcie duzi. Zeszyt. Dostępny na WK Sklep. Ja w zeszycie zawsze zapisuję. No. Ja zapisuję w Grabitusie. Dawałem na info Insta. Ja nie zapisuję nic. Na Insta Info. Dobra, kolejne pytanko. Dużo jest pytań właśnie o starcie, też o wyciskanie w koszuli, nie wiem o co chodzi. Nie będziemy wyciskać w koszuli. Nagraj taki film, wyciskam w koszuli i serio przypierdol, wiesz, w tej mojej białej. W sumie? Klaty, wiesz. Dzięki za pomysł. Wycisnę? No. Pierwszy raz, wiesz, pierwsza próba wyciskania w koszuli. Trening w koszuli, ale jutro robię siady i zrobię ciskanie siady. W koszuli. Siady w koszuli. Z muszką. O kurde, moje jest pytanie, jaki total na zawodach przewidywany? Total... No na pewno chciałbym poprawić 657,5 kg. No ale akurat to pytanie bardziej pasuje teraz do owcy. No i tam chyba mogę się wypowiedzieć za owcę, że on tam celuje mniej więcej 700. 700, no. Coś takiego. Wow. A jego rekord na tą chwilę to 666. Tak? No. Nie podliczyłem. Nie podliczyłem. Znaczy bez tych rekordów? Bez tych rekordów teraz. Z ostatnich tygodni. Na poprzedniej, na masie. Poprzedniej jak był. Czyli w wakacje. No. To było Kurwa. Na poprzedniej, chwilę temu. No, na poprzedniej masie, czyli w wakacje, miał 666. Total. Więc nieźle teraz. Nie dość, że zredukował, że będzie na masie, ale będzie na mniejszej niż był wtedy, że na, wagowo, jeżeli chodzi o wagę. Tak, tak, na pewno. No to ten ciężar jednak widać, że wzrósł i to sporo. W wakacje wyglądał jak... jak to słońce z emoji. Co patrzy w bok. No był niesamowity był. Mam kolejne pytanko. Jeszcze coś? No, że wstawił wczoraj fotę, jak wyciskał. To nie widać, gdzie się kończy brzuch, jak się zaczyna klatę. Ja pamiętam, byłem z Invo Show. Jaki kurwa ponton. I zapomniałem kupić chleba, bo mnie rozpraszał.
rozpraszał mnie swoim wyglądem. Serio się na niego patrzyłem po prostu, bo przyjechałem z Gdyni i zobaczyłem, jak wygląda, i zapomniałem kupić rzeczy, które mi były potrzebne. Ja wtedy byłem też na muszą. No. My się tam spotkaliśmy. No, chyba tak. I serio mnie rozpraszał owca. Bo po prostu i za duży był. Pączek był. I go wy... Na rybach siedział. A, to była w ogóle abstrakcja, no. No to była abstrakcja. Ty, ja pojebany dzień. Kolejne pytanko, kapitanie. Czy jesteś zadowolony z tego, co osiągnąłeś i osiągnąłeś z chłopakami, jeśli chodzi o firmę? Jestem mega zadowolony i... No, jestem mega zadowolony z tego, w jakim miejscu się aktualnie znajdujemy i... No i lecimy. Do przodu. Tak. Jak to Tiger mówi, do przodu, nie do tyłu, tak? Tego typu? Tego typu, no do przodu, nie do tyłu. Kolejne pytanko, jaką suplementację na redukcji byś polecał? To było podczas treningu, omawiałem moją suplementację, to taką polecam właśnie. Tyle lat dźwigania i nigdy nie miałeś problemu z przepukliną? Nigdy nie miałem tego problemu. Kolejne pytanko, czy zdarza ci się wypić piwko? Nie zdarza mi się i nie ciągnie mnie do piwka. Piwka? Kolejne pytanko, tak patrzę, dużo jest właśnie tych powtarzających się. No spokojnie. Kto jest? Co jest z grzybami dzisiaj? O. Co to jest? Ja nie, ja żadnych grzybów nie jadłem. Milka pieczarkę wpierdła. Dziś nie gorzyła grzyba. Tylko nie mówcie firmy, którą Pącz tam aktualnie sobie spożywa. O. Ale to jest z tej firmy. Tak? Pewnie. Możliwe. Myślisz, że to jego? On tam są drzwi otwarte, a... No tak, on je zawsze. Pączek teraz takie specjały ma, wiesz. Grzyby, no. Grzyby, kurde. Pączek ma catering, treningi boksu. O. Się śmiejemy, że wiesz. O. Kolejne pytanko. Będzie kiedyś film, ile Krusz film wyciska? No jak myślicie? No jak myślicie? Proste. Ale nie mówmy kiedy, żeby nie zapeszyć. Proste. Tak. Tak jest. Kodeks trzech głównych zasad endomorfika. Aż mi się przypomniały filmy, jak nagrywaliśmy jak endomorfik. Endomorfika. Nie wiem, co powiedzieć. Spójrz po prostu, co ten obywatel obok robi. Zależy, jakie to zasady, w jakim kontekście mamy być, wiesz. Ty był taki Pokémon, co tak wyglądał. Wiesz, który ten tak zielony? No. Ta glizda taka. Karpatry. Nie, czekaj. Karpaty. Się mówi jak coś. To ciuchy są. To być właśnie w nazwach kompresji. Pokémon. Ty, Caterpillar, kurwa. Poleciałem. Ty, a Caterpillar to firma, z kolei odzieżowa też. Też, no. Ja. Nic nie mam po prostu. Schowaj do rękę. Kolejne pytanko. Jaka waga ciała dwóch typa po ile? Bo to jest... Wrzuciłem zdjęcie na relację. Nasza przypinka tam dzień przed zawodami. Ja tam ważyłem jakoś 83 kg. A Sakringa... Ja tam byłem nawodniony. Sakring był nawodniony. 90 parę pewnie. Coś takiego, no. Masakra. Porażka życia. No, te 15 kg lżejszy byłem wtedy. Fajnie wysuszony, ale... Ale teraz jest fajniej. Ale teraz jest fajniej. Teraz jest siła, którą kocham. Ty, mam zakwasy po wczorajszym treningu, takie niesamowite. Brzucha nie robiłem, a... Wszystko dookoła mnie boli. Tak jak ja ostatnio robiłem siady i miałem zakwasy na łopatkach. No, to... Plecy to dużo robią. Przysiadli. 5 serii na płaskiej, później jeszcze do pendleje, OHP. Było troszkę napinania. Ale mi się chce kichnąć, kur...
Zrówko. Ale się zbierałem, no już mnie tak kręciło. Jeez. Kolejne pytanko. Jakiej muzyki najczęściej słuchasz na siłowni? Bania, no, trawka. Bania trawka. Bania trawka. Tam wszystkie komentarze. I te komentarze tam. No, to Drobura, WWK. No, to już jest polska piosenka. Ona już wchodzi w polski algorytm. No, takie różne, też głupkowate właśnie, gdzie tam, wiecie, zaczyna się faza treningowa i... No, ale lepiej się ćwiczy przy takiej muzyce. Ja mam tak, że może nie lecisz muzykę. Ogarnąłem, tak? Że ja sam nie włączam. Ale tak. Tylko u nas, bo tak na przykład jak gdzieś, gdzie ludzie trenują poza mną, w sensie, no, że nie tylko nasza paka, to zawsze słuchawki, nie? Tak, żeby mnie jakoś... No. Ludzie, tam zamienni ludzie. Nie ja? Pochłaniało. Kurde, ja każdy gatunek muzyki chyba lubię. Tylko wiadomo, musi wpadać w ucho. Jakiś metal, rock. Mozart. Mozart. Teraz pykałeś na treningu Mozarta, pamiętam. Różne, jak DJ Tiesto wpadnie, wiadomo, tego typu. Scooter. Mozart, DJ Tiesto. Miley Cyrus. O! Nawet na koncercie. Kurde, taka jest rozbieżność. Jaka mieszanka. No jest mieszanka, ale to co wpada w ucho. No. Wiecie co? W ogóle dotarłem do końca pytań. Bardzo dużo się powtarzało pytań. O kurde. No jeszcze tak trochę spojrzę, czy... Mam wrażenie, że bardzo szybko to zleciało. No. Może jeszcze odświeżę. Fajnie. Bardziej sprawdzisz, czy nie padł ten aparat? Dziękuję, Agata. Dziękujemy. Czekaj. Nagrywa. 23 minuty jeszcze zostały i 10% baterii. O, no to super. 10% baterii. Super. Jak nazywa się foka bez oka? No. Jak? Ty jesteś taki dobry żartowniś. Tak, jak najstarszy rzecz świata. Nie wiem. Fy. No co, no to myślałem, że to jakieś błyskotliwe. No. Kolejne pytanko. Ulubiona koszulka z WK Sklep. Wineczek. Z małym dzikiem. Duży dzik z małym dzikiem. Idę po baterię. A co się kończy? No 10% mówię, tak? Ci. A twoja jaka jest ulubiona koszulka? Możesz ten kliknąć, żeby zapisało. Moja jeszcze jest nieuszyta. W sensie jeszcze nie jest dostępna. Ale powiem wam, że niedługo będzie zajebisty oversize. No. Ale tak ogólnie to wszystkie mi się podobają. Wszystkie, no. Ale w tej najwięcej chodzę. A twoja Błażej? Ja właśnie mam taki dylemat, że nie mam ulubionej. Ale najczęściej chodzę w oversize. Klasycznym tym. No. Dobra, przerywam. Tutaj Ameryka, dobra, nie? Nie, w czarnym. Szara z czarnym tu. A, tak. Designer. Action. A napis po boku. Action, action. Robo, nie masz pytań? Nie mam pytań. Nie mam pytań. O, Agata tak robi na live, jak szuka pytań. Tak robił teraz. I tak. I wiesz, jeszcze telefon tu. Ulubiona potrawa na śniadanie? Humus. Nie, to tak jeszcze sam. Z psem wychodzę dwa razy dziennie. Ulubiona potrawa na śniadanie. To ja zadam to pytanie sobie i wam. O. Moja? W ostatnich dniach jest to kilogram ziemniaków, pomidorki, ogórki gruntowe. Może być białko lub
jakieś mięsko. Dzisiaj na przykład robiłem przepis na kuchnię i zrobiłem pieczeń z indyka. 800 gramów, pół już zjadłem. Na kuchnię? No. Słyszałeś, jak zaakceptował mięsko? Mięsko. Pieczeń zrobiłem, sakr na kuchni dzisiaj rano. Co go łączy z tym mięsem? A jutro zrobię prawdopodobnie na kuchnię chleb. A propos pieczywa, zrobię chleb. Robisz sobie chleb i chuj. I co? Lubię tak, no właśnie lubię zrobić czasami chleb, bo... Tak się czasami lubię. Kurwa, nie kupisz tego, co my mamy na żywo tu, nie? Nie kupicie tego. Znaczy macie za darmo, no YouTube. Tylko ciężko jest zrobić dobry chleb. Bo wiadomo, ten kupny jest napakowany chemią, różnymi jakimiś wzmacniaczami smaku itp. No i pewnie jak zrobicie chleb, który ja zrobię, to może wam nie smakować, to trzeba się przyzwyczaić do takiej drastycznej zmiany. No, ale lubię od czasu do czasu zrobić własny chlebek, bułki. No. Co jeszcze na nie? Jajecznica szefowej. Taką kurde robisz, że pączka? Nie da się tak odtworzyć. Co? Pączka? Nie, szefowej kuchni. Morfuje już strasznie. No i ty Błażej, pewnie jakieś pojebane powiesz. Ja? Znaczy no ja lubię parówki jeść, tylko że do parówek jem bułki, no i problem jest taki, że jak zjem z 2-3 bułki na śniadanie, to nie wbiję już kalorii. Bułki? Tak, bułki. Jak się, tak się niech Robert ci zrobi bułki. Nie, tak się zdało, bo właśnie. Bo ja dlatego ci nie ja się zapycham, dla mnie to taka wata jest, kurde. Ale najlepsze jest, jakbym miał powiedzieć najlepsze na śniadanie, to twaróg. Dwa banany. Z keczupem? Nie, ty nie jestem Michał Owczarzek. Twaróg, dwa banany, gruszka i kefir. I to wszystko... Spoko brzmi. Bardzo dobre jest połączenie. Dzisiaj to zjadłem. Dużo węgli, mało tłuszczu. 750 kalorii. Dobra. Kolejne pytanko do wszystkich będzie. Jakie mamy marzenia niezwiązane z siłownią? Ja dużo mam marzeń, nie zdradzę wszystkich, ale jedno takie, które pierwsze mi wpadło na myśl, to zwiedzić z ukochaną jak najwięcej miejsc na kuli ziemskiej. Dobra, chcesz skoczyć? Moim marzeniem jest żyć bez stresu. Totalnie. Żyć spokojnie. Bo to jest jedyne, czego nie osiągnę sam. Wiem, że to jest praktycznie niemożliwe. A tak to nie mam marzeń. Mam wszystko, co bym chciał. No, ja właśnie to chciałem powiedzieć, że może to jest takie najgłupsze, ale moim marzeniem jest być szczęśliwy i żyć spokojnie. Bo na ten moment, w którym jestem, to jest... No, ostatnio to Wiktorii mówię, mojej dziewczynie, że się zastanawiam, co jeżeli bym chciał jeszcze więcej osiągnąć? Co zrobić, gdybym chciał więcej, nie wiem, gdzieś widzieć się wyżej? No i nie ma takiego miejsca. W tym momencie jestem tak, no jestem bardzo szczęśliwy i nie wyobrażam sobie nigdzie wyżej ani lepiej. No nie da się. Więc chcę tak żyć do końca życia. Szczęśliwie po prostu. Oj. Tylko szkoda, że pracujesz u nas, bo powiedzieli, że chciałbyś żyć spokojnie. Ale pracujesz u nas. Więc tak, chłopaki, to jest moje marzenie, także tak, ja chciałbym być po prostu spokojny. No tak. No dużo pytań się powtarza, myślę, że możemy skończyć. Kurde, tak bardzo mi się nie chce kończyć. Fajnie, jest fajnie. Nie masz tam pytania jakiegoś? To na szybko teraz. O, Agata będzie. Ty, to ja pod stołem będę, no nie? Czytałem, czy można mieszać kofeinę z kreatyną? Nie. No i wstawić filmik jak owca. Taki jak owca się zamienia. W konia. Kurde, ja nie mogę tej maski znaleźć, konia. Ono zajebiste. Czy da się spalić tłuszcz, nie tracąc wagi? To na przykład mnie ciekawi. No. O.
Da się. Kolejne pytanko. Czy da się spalić tłuszcz, nie tracąc wagi? Czyli co, zamieniać tą masę na mięśniową? No, okej. Tak się, to się nazywa rekompozycja. Najłatwiej jest to zrobić na sterydach, albo jak jesteś, albo jak zaczynasz trenować dopiero, albo jak wracasz po kontuzji. Też właśnie jak zaczyna się prowadzić osobę, która pierwszy raz idzie na siłownię i ona chce schudnąć, wszystko zrobić naraz, budować siłę i nie widzi na wadze, że ta waga spada, tak? I jest wtedy panika, ale widzi, że sylwetka się poprawia. No. No. Jest z tym problem. Wiesz, no, no to tyle. Kolejne pytanko jeszcze fajne. Co najbardziej kochasz w treningu? O. Brak motywacji. Ale to jest dobre pytanie. Nie wiem czy najbardziej, ale na pewno kocham w treningu to, że jest ten element progresji, rozwijania, jakby powiedzmy porównując to do gry, rozwijania postaci. O, coś w tym stylu. No, każdy facet tak ma. Facet do szczęścia potrzebuje progresu. Nieważne co robi, to jeśli nie ma tego elementu progresji, to usycha. No, serio, wiesz, jest nieszczęśliwy. No. Wyłączyła się kamera. Kamera padła. Ale moja nagrywa jak coś. Dobra. Nie wytrzymała presji, nie miała ten progresu. Może ma limit godziny. Nie miała progresu, musiała ciągle nas nagrywać. Rozładowała się, bo ja patrzę na baterię. Tak? Tak. No, kurde. Nie miała progresu, no musiała ciągle nas nagrywać i uschła. A to karta się zapełniła, dużo baterii jeszcze jest. To jest fest kamera. Człowieku. Fest kamera. To można odpowiadać dalej? Można, bo ta nagrywa. Ale miała miło. No to ja to samo co Robur, nie? Ale w ogóle mam w głowie taki film, który chcę z tym panem nagrać. Już mu mówiłem o tym, ale osrał to, co mu wysłałem. Mogę ci powiedzieć dlaczego? No. Bo robiłem Black Friday. Nie, to było dawno temu, może jeszcze nie było Black Friday. To możesz powiedzieć, co przypomnę. Znaczy nie chcę za dużo mówić, to już pogadamy potem, nie? Ale chcę nagrać taki film, za co kocham trening, taką laurkę dla treningu. I no, to tam odpowiem dokładnie. Ja chyba najbardziej to, jak, bo ja kiedyś dużo rysowałem i jak rysowałem, to traktowałem to jako medytację. Umysł w ogóle wchodzi w inny stan. Myślisz sobie, jesteś wolny, na spokojnie sobie, o wszystkim możesz sobie przemyśleć coś. Przy słuchaniu muzyki często. No ja właśnie nie mogę robić coś innego słuchając muzyki, w sensie czytać książkę na przykład. No i właśnie już zbrzydło mi to rysowanie, no i na treningu ja zauważam to, że potrafię się oderwać od jakichś problemów, jakichś rzeczy, które mnie drażnią i po prostu dobrze spędzić nawet czas sam ze sobą, no nie? Mhm. Więc to jest fajne w treningu. Medytacja, nie? No, bo medytacja to nie jest tak, jak się wydaje, że się siedzi i... Tylko to jest jakiekolwiek monotonne zajęcie, które właśnie wprowadza w ten stan. I to jest właśnie trening. Dobra, no to kolejne pytanko do Sakera. Czy plan treningowy może być rozłożony tylko na piątek, sobotę i niedzielę? Brak czasu. To jest bardzo dobre pytanie, bo jestem ciekaw właśnie. Proste. Ja bym zrobił... Albo góra, dół, góra, albo dół, góra, dół, albo full body, góra, dół, albo full body, dół, góra. Tylko trzeba brać pod uwagę to, że gdzieś będzie tylko 24 godziny regeneracji. No. Więc jeśli wasze ciało by tego nie zniosło, to jeszcze jest jedna opcja i to jest push, pull, legs. Ale wtedy wszystko robi się raz w tygodniu, nie? No. To takie opcje widzę. A jak na przykład robisz góra, dół, góra lub dół, góra, dół,
To od czego to jest zależne? Ale bo dochodzi o to. Zobacz, robisz dół, góra, dół. To potem robisz w kolejnym tygodniu góra, dół, góra. A, okej, okay. Czyli zamieniasz dół. No. Okej, okay. No to już rozumiem. No. Wtedy masz jeden weekend dwa razy dół, drugi weekend dwa razy góra. I wtedy jest ta równowaga. No. Ja kiedyś rozpisywałem komuś taki trening i to samo mu proponowałem. Jak ja byłbym w takiej sytuacji, to bym robił w piątek FBW, w sobotę lenił się i w niedzielę robił FBW. To też jest opcja, o której nie powiedziałem. No. No tak. No, czyli, wtedy masz regenerację pomiędzy treningami. No. No to jest może nawet najlepsza opcja. Czyli zamiast tych trzech dni wykorzystać tylko dwa. No. No, to jest dobra opcja bardzo. Tylko ja na siłę starałem się wypełnić te trzy dni, no nie? No, nie trzeba przecież. No. Lepiej w sumie. No. Kolejne pytanko, czy lubię pierogi? To samo. Bardzo lubię pierogi. Pierogi z serem, z jagodami najbardziej. Ruskie też. To jest fajne. O kurde. Jak zacząć trenować nogi? Zawsze się, ja tak słyszałem, że jest tak, że ktoś nie ćwiczy nóg, że się nie chce i w ogóle. A każdy jak zacznie ćwiczyć nogi, to jest jego ulubiona partia. Że tak wciągają nogi. No, fajna jest progresja w nich. No, bardzo więc po prostu jak zacząć robić nogi, po prostu zacznij to robić. Moje zdanie jest takie, zacznij je robić i cię już pochłoną. Twoje własne nogi cię pochłoną. He gone, man, he gone. Dobra, może znajdziesz jakieś pytanko. Serio, będzie rekord YouTube'a, kurwa. Zacznij to wrzucać już dzisiaj, może się sprocesuje do soboty. Kurde, może to się tak wydaje, że to jest tak na siłę, ale tu się fajnie siedzi i się fajnie rozmawia. Jest naprawdę luźno, tak jakby tej kamery nie było. Dzikloczki są fajne. No kurwa. Renderowanie też. A pytanie w jakim programie? W Vegasie. Las Vegas. Renderowałem 24 minuty. Wczorajszy filmik, który miał 17 minut. Czyli ten będzie 8 razy dłuższy pewnie. 2 godziny. 8. Chyba z 3,5. Ej, to i tak nie miałeś takiego złego renderu w sumie. No, w sumie też nic. Dobra. Chyba nie mam już pytań, widzicie? Jak to jest, że jesteś takim pozytywnym skurwysynem? No, już nie chciałem, czyli... To ja przeczytałem. Jak to jest, Robur? Jak to jest? No ja nie widzę tego pytania, nie odpowiadam na nie. No to Błażej cię zapytał. No. Mogę powtórzyć. Ja jestem wesołym człowiekiem, pozytywnie nastawionym do życia. Nie lubię się kłócić, nie lubię sporów. No i tak to wychodzi, że człowiek jest spoko typem po prostu chyba. No, tak jest w genach chyba zapisane, że po prostu ten gość jest spoko. Chyba jest coś takiego. A jak jesteś kalafiorem w genach, to będziesz kalafiorem. Tak. Znaczy wiesz, no też to ważne jest, ja na przykład urodziłem się w Radomiu, no nie, no i nie zmienisz tego, to nie jest gen, tylko... No i nic nie zrobisz z tym. No jak, wyjebałeś do Gdyni. No ale to wiesz, nie chcę, nie, no mówi się, że chama ze wsi wyrwiesz, ale wsi z chama nigdy, no nie? No i Błażej, ja z Radomia mogłeś wyrwać. Była taka opcja. No ale ten Radom został. Jesteś git. W każdym razie. Dobra, ostatni raz odświeżam. Ostatni raz. Ten. 22.25. Agatka pyta. Za co lubicie pracę WK najbardziej? To nie jest żadne. Za co lubicie pracę WK najbardziej? To ciekawe. Za co lubię pracę WK najbardziej? Ja
nie wiem, tak na szybko nie potrafię skleić fajnej odpowiedzi. Ja wiem, jak ale to, że mogę swój grosz dorzucić tak jakby do rozwoju, no i ogólnie, że spoko jest ekipa. To takie dwa elementy ważne dla mnie. Za co właśnie lubię. Że przyczyniam się do rozwoju. Że mam możliwość. No. Chyba za to, że jest fajna paka. Że same dobre mordeczki tutaj siedzą i po prostu wiadomo, że praca przytłacza, ale no jak są luźniejsze chwile, no to zwłaszcza w tych luźniejszych chwilach doceniam to, z kim tutaj pracuję. Ale w tych trudnych też. No ja właśnie w tych trudnych chyba najbardziej. No po prostu ludzi. Ja najbardziej lubię tą pracę za to, że jej nie czuję. Że mogę... O, tak? Co? No, ale nie chcę wytłumaczyć dlaczego. Bo w sumie też dużo robię. O, daj mu do składania ten film robił. Ale dzięki tej pracy mogę robić coś, co tak naprawdę kocham. No i też fajne jest to, co niektórzy jak nagrywają filmy na to narzekają, że mogę się tu spełniać, jak mam jakiś pomysł na film albo w danym filmie chcę coś zrealizować, to chłopaki są na to otwarci. I fajnie, że mogę też realizować siebie przez projekty na WK. No i ekipa. Fajnie, że ja to w ogóle tak mówię, że to już dla mnie rodzina, bo w ciągu miesiąca jestem tu 2 tygodnie, a 2 tygodnie jestem w domu i z Owcą ostatnio obliczyłem, że częściej się widzę z nim niż ze swoją dziewczyną. I Owca z tobą też. I owca ze mną też częściej niż z Kają. No i właśnie w tych ciężkich sytuacjach, jak jest gdzieś spina, że materiał jakoś trzeba na szybko zrobić, albo po prostu są czasami takie cięższe momenty z materiałami, to wtedy doceniam to, co jest pomiędzy nami. Jaką jesteśmy ekipą. Czyli, że my mamy biuro tu, a wy tam. Tak, że to doceniam. Przestrzeń. No, że nie jesteśmy w jednym pomieszczeniu. Daję tam już pewnie. Trofeum za super żart mi daje. Co daje, kurwa? No i co? Wydrukował. Są na biurku. Stałem. Co, kurwa, daje? Ja wiem, że jesteś tam w domu. I z... Nie ogląda tego. Nie ogląda tego. Powiem jutro w imię. Ale kwas. On tylko zobaczył... Nie, to co on zobaczył w tytule G-Clock. W prawym dolnym rogu zobaczył... W prawym dolnym rogu miniatury zobaczył czas trwania, tylko siedzi w swoich słuchawkach. Na tym dziwnym krześle. O. Ja wielki król komedii, nie doceniam twojego żartu. Ale nie śmieszne. Ale cegła sobie, kurwa. No, on mówi cegła zawsze. Ja jestem cegłą. Ja. Słuchajcie, wiecie co? Zawijamy się. Dziękuję naprawdę bardzo za... Dosłownie. Dosłownie się zawija. Kable. Ja jeszcze spędzę pewnie 2 godzinki z obróbką materiału. Chociaż w sumie tylko mam już wrzucić, bo już jest ta pierwsza część złożona. No i co? Udało nam się pewnie pobić rekord. Bardzo się cieszę. Już troszkę jestem zaspany. O, Milka. Nie wiem co powiedzieć. No i oczywiście... Co, nie jedziemy na gapę? Ej, może wymyślmy jakieś hasło, jeżeli ktoś tutaj dotrwał. No tak, tak, właśnie chcę tu wymyślić, no. No, bo zobacz, jaki to jest, kurde, serio sukces. To jest najdłuższy G-Clock. Jeżeli ktoś tu dotrwał... No. To jakie hasło dajemy? Jakie hasło dajemy? Sucker XXL. Nie. Nie. Dajemy hasło... Milka. Hasło Milka. Dobra, wiem. O! Niektórzy potrzebują motywacji, żeby pójść na siłownię. My potrzebujemy jej, żeby z niej kurwa wyjść. Rośnijcie, duzi. Zakończenie jak kampania Black Friday. No. I teraz machamy tak. Ale nadal nie wiem, kto ma co napisać w komentarzu. No właśnie to.
O kurde, tak długie? No. Okej. I każdy będzie doceniony, ten kto... Oczywiście. O, powiedz, czy ktoś dostanie serduszko, kto to napisze? Kto to napisze, dostanie serduszko. Na 100%. I oczywiście nie jedziemy na gapy, zostawcie komentarz, nawet bezsensowny komentarz. Dajcie łapkę w górę. Suba. To ja powiem u siebie na Insta, żeby wbili do ciebie i napisali ten koment, żebyś miał zapierdol. Nie, ja lubię czytać te komentarze. I tylko serduszka. Tak. Chcecie się jakoś pożegnać specjalnie, czy...? Ja dziękuję po raz kolejny od lat. Zostałem zaproszony po raz kolejny do Dzikloga. Jest mi niesamowicie miło po raz kolejny tu gościć. I mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Ja bardzo dziękuję za tą ucztę. Zostałem zaproszony do Dzikloga drugi raz i jest bardzo miło. I bardzo chciałbym podziękować za ten materiał. Bo jak robiliśmy z Roburem poprzedniego Dzikloga, to poprosiłem go, mówię, napisałem do niego: Robur, dawaj, zapierdol najdłuższego Dzikloga. Następny niech będzie najdłuższy na świecie. I Robur to po prostu zrobił. Ja nie musiałem go namawiać. Więc dziękuję za ten materiał, naprawdę. No i zapierdoliliśmy, a nam zapierdolili na gest. Pozdro!